zawodnikiem bardzo uniwersalnie, ale faktem jest, że rzeczywiście tych pięciu napastników się tam można w końcowej fazie tego spotkania doliczyć. Wtedy wyszło. Wtedy wyszło. Nie, no, zawsze dzisiaj, tak czy wyjdzie bywa. Trpiszowskiemu, ta zagęszczona linia... Przyspieszą, muszą przyspieszyć, żeby rozciągnąć, rozbić ten blok defensywny 10 piłkarzy, którzy... Oj, teraz proszę bardzo. To było dobre podanie do Lingra. Lingry w polu karnym, już prawie pole... A Wosmicz pokój przed Jamalką. Samek. Zaběhnutí Ivana Šrance, který to zkoušel víceméně. Zatím jeden ligový gól v této sezóně, no ale bude mít další šanci, standardka pro sešívané. Tentokrát odvracela obrana Českých Budějov. Góly a přihrává na ně. Teprve 17-letý hráč, ale opravdu zatím 3 góly a 2 asistence. Teď se žádná další nepřidala. Odvrací Jakub jenom odehráním na rohový kop. Hlavička Kremenčíka a ještě tam mohli dorážet toho spoluhráči stále. Protože odtud se vazuje a je zde soustředěna většina hráčů, ale ty červeno-bílí se dostávají k míči až na druhý pokus a Kremenčík byl světením se přehlavičkován. Mně se možná stín hlavní tribuny posune tak, že českobudějovický golman, až se po změně stran na tu stranu vydá, už bude chytat ve stínu. Teď Kremenčík, jeho pád, ale sám jinak. Daleko příjemněji. V 14. minutě zvyšoval parádní hlavičkou na 2-0. Ten se hlavičkovat zatím nebude, přihrávka na Kremenčíka šla po zemi, ale odkopávat se bude. Zde mají několik zdatných exekutorů, třeba mladého Samka a pochopitelně především důrazné hlavičkáře. Takže domácí vyhlašují stav nejvyšší pohotovosti. Ekpaj tam naskakoval na zadní tyči. Ještě... ženým tvůrcem hry a rozehrávačem. To též může plnit i Masopust. Samek a dobrá výzva, Šranc ale nedobře vystřelil. Té piłki evidentně powinien tą piłkę próbować skierować do boku, nie wprost napastnika. No miał w tym momencie szczęście. Mamy sytuację następną. Ładne podanie do Stanciu podawał Samek i Stanciu wzdłuż bram. Nawet nie wiem, czy Jacek pamiętasz, myśmy mu zaliczyli 3 asysty. Tak, bo tam była taka sytuacja, gdzie formalnie gol, no po prostu ta asysta nie została zaliczona. Natomiast Kuchta, Kuchta przed szansą na drugie, cofnięty przed pole karne do Iwana Szranca. Szranc, no Szewczyk, to nie było, Samek, gol! Zyskali oddech w tym meczu, zyskali taką pewność siebie, której im brakowało na samym początku. Lepiej się poczuli, zaczęli sobie kreować jakieś tam sytuacje. Teraz faul Bacha oczywiście. I no to akurat do tego wyniku to my jeszcze tutaj troszeczkę mamy, ale, ale też mamy też dużo czasu. Minuta, tak jest. Popatrzmy, dośrodkowanie. Nie. Wyciągnęli oczywiście na 4-2, ale no to musiało ich kosztować mnóstwo sił. Samek z rzutu rożnego, Bach, Traore i bramka! 4. Jak wygląda konstruowanie ataków i gra obronna? No to jest wszystko takie, to są naczynia powiązane i wtedy, kiedy to funkcjonuje doskonale, to Slavia wygrywa, Slavia 10. To jest bardzo kreatywny piłkarz, który świetnie się pokazał w tych ostatnich meczach Slavii Praga. Naprawdę taki brylancik, jakiego Slavii brakowało. Dobra interwencja, Lex Szywanek, jeszcze raz ta próba, no i tu widzimy instynktownie sparował piłkę poza linię końcową bramkarz zespołu gospodarza. Widzieliśmy przed momentem, to nie Fulnek, jak... W sumie podobnie, ale teraz jest Ekpaj w polu karnym, co zrobi z chłopek? Pierwszy strzał w tym jest, meczu, a to jest drugi strzał w tym meczu i to jest gol na jeden. No, no cóż, no tak się to wszystko złożyło. Z Legią, dwa błędy w defensywie, okropne w tym meczu w Pradze, gdzie zostawiona przestrzeń, no potem ten strzał, ale teraz zobaczmy Ekpaj, Ekpaj w polu karnym. Oczywiście to jest podstawowy stoper reprezentacji Czech, na Euro nie mógł grać też z powodu tego wykluczenia przez UEFA. I co I tu mamy, mamy gola 2-1, że jednak to dośrodkowanie Kpaja było dobre, tak. I ono mogło dojść do Tecla, gdyby się Brazylijczyk sobie mieszał. Samek z rogu i co? I mamy gola, mamy... tak jest, 2-0, chociaż dużo. O Slawie, jeżeli chodzi o czeski futbol, to moglibyśmy sobie tutaj długo pogadać o każdym z tych panów, no ale ważniejsze jest to, jest co się mecz. Dzieje na boisku, tak. Oczywiście.
Slavia z tym rzutem wolnym. I nie tylko jeden klub, a jak z Amsterdam, z takimi właśnie, no tak, z takimi dodajmy, wynikami. Jacku, a dodajmy do tego, że Tomasz Galasek grał na pozycji obrońcy. Obrońcy, tak. No i strzelał. Tak, robią wrażenie. Tak, no i tak, dokładnie w każdym. Wspaniała. No i półfinał oczywiście Euro 2004, który zresztą był lekkim rozczarowaniem dla Czechów, bo miał być finał. A to co będzie? Bramki. A tu będzie bramka. 1-0 dla Slavii. Stanis. Tutaj mają przy troszkę więcej miejsca. Linii bocznej już teraz mamy w środek, bo to wszystko zostało przeniesione. Ładne teraz rozegranie Samka i Chromady. Samek do środka. I odbiła się od pięty. Jakby był przygotowany, mógł spokojnie tą piłkę przyjąć i prowadzić w pole karne. Daniel Samek. 17-latek w zespole Slavii Praga, on pod nieobecność, więc no myślę, że przynajmniej by próbował. Bo tutaj nawet nie spróbował, tak, odprowadził. Mówi, odprowadził piłkę wzrokiem. A teraz kto odprowadzi piłkę? No odprowadzi ją De Azevedo na rzut rożny. Mamy na banik, może za chwilkę, bo jest sytuacja dla Slavii. Jesteśmy w polu karnym. Samek, ależ bramka! Coś fantastycznego! Jak on to podkreślił! Rozmawialiśmy, a teraz jest rzutka w pole karne. Dalej przy piłce Slavia. Samek, bohater dzisiejszego spotkania, niewątpliwie jedna z ciekawszych postaci, którą mamy na boisku. Bach. Przygrawkę pod sebe, a balon proletł. Až k Mesárošovi tyto slávisté trošku překombinovali, ale můžou zakončit první náročný zákrok pro Vojtěcha Vorla. Teď hraje Lukáš Havel. Usilovali zase slávisté. Samek. Vedá vepředu Van Bidena, který se dostal k valu. Pět hráčů na vápně v náběhu, ale rozehrávka povede k Samkovi. Až ten bude centrovat, Van Beren vybojoval hlavičku v dalším souboji. Van Beren šel do náročné kličky, ale byl opět podpořen. Traoré to udělal skvěle. Samek. Pas se otočil, ale bez balonu. Nicméně z úspěšných zásahů a ještě může zabojovat o korunu krále střelců. Teď ale výborné uvolnění v podání Samka. Velmi sebevědomě se dostal do pokutového ústí. Jsem tam je vidět při těch přízemních přihrávkách, že se míč rozkáče, ten terén není samozřejmě úplně optimální na přízemní kombinaci. Zima. Výborně to provedl Samek a už může rozvíjet ofenzivní spády. Má tam čtyři spoluhráče, Van Buren.